Wojna handlowa rozgorzała na dobre, a w niej dyskusja ekonomiczna dotycząca ceł. Kto tak naprawdę płaci cła i kto ponosi ich koszty? Donald Trump, nakładając nowe, bardzo wysokie cła na import towarów z Chin, przekonuje w swoich wypowiedziach, że to Chiny płacą cła, a Stany Zjednoczone są beneficjentem takich rozwiązań, ponieważ do amerykańskiego budżetu wpływają miliardy dolarów, które później można wydać na różne cele. Trump posunął się w swojej retoryce tak daleko, że zapowiedział nawet zakupy interwencyjne od amerykańskich rolników, od których teraz produktów rolnych nie będą kupować Chiny, bo ponieważ powiedział, że Chiny zapłacą cła i Stany Zjednoczone tylko część tych pieniędzy będą mogły wydać na zakup zbóż, a i tak zostanie im jeszcze bardzo wiele środków na inne cele. Przeciwnicy prezydenta zarzucają mu brak znajomości podstaw ekonomii, wskazując na to, że tak naprawdę amerykański konsument zapłaci te cła i wpływ do amerykańskiego budżetu jest niczym innym jak opodatkowaniem swoich obywateli. Jak jest naprawdę? No cóż, okazuje się, że w praktyce żadna z tych stron nie ma racji, ale prawda nawet jest nieco bliżej prezydenta Trumpa, chociaż nie we wszystkich wątkach ma on rację. Tak naprawdę cło w Stanach Zjednoczonych płaci importer. Zwykle w tym przypadku jest to firma wyspecjalizowana właśnie w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw administracyjno-celnych z administracją. Ta firma później obciąża kosztami dystrybutora, który sprowadza te produkty z Chin w tym przypadku, aby handlować nimi, aby sprzedawać je na terenie USA. Wiadomym jest zatem, że ten importer, który pełni taką techniczną funkcję, nie będzie ponosił kosztów podwyżek celnych, ponieważ on pobiera tylko pewną opłatę za wykonaną usługę i tak naprawdę ta usługa może być droższa w momencie, kiedy te cła wzrosną, bo tej w cudzysłowie papierologii może być więcej. Liczy się to nie kto wykonuje przelew do amerykańskiej administracji, ale tak naprawdę to kto ponosi koszt ekonomiczny, kto zapłaci więcej finalnie w wyniku nałożenia tych ceł. Możliwość jest taka, że będzie to przynajmniej jedna z trzech stron. Może to być amerykański konsument w momencie, gdy dystrybutor przeniósłby w pełni cło na ceny finalne dla konsumenta. Może to być sam dystrybutor, który obawiając się o spadek popytu obniży swoje marże i tak naprawdę w nich zaabsorbuje te wyższe cła. A może to być też chiński producent, który udzieli dystrybutorowi rabatu w obawie o to, że jeśli tego nie zrobi, to ten popyt przeniesie się gdzie indziej, na przykład na produkty z Wietnamu lub też produkty wytworzone w Stanach Zjednoczonych. Nie ma tutaj prostej recepty. Wiele zależy od konkurencyjności na danym rynku. Jeśli na rynku danego produktu panuje duża konkurencja i są na nim obecne produkty z innych krajów, no to wiadomo, że przeniesienie kosztów na konsumenta będzie trudne, bo wybierze on inny produkt. Jeśli chiński producent ma unikalny produkt, który nie ma dobrej konkurencji z innych źródeł, wtedy będzie mógł spodziewać się, że to albo dystrybutor weźmie na siebie część podwyżki ceł, albo właśnie przerzuci je na finalnego konsumenta, który będzie, można powiedzieć, nie ma wyboru w takiej sytuacji. Wiele też zależy od marży na danym produkcie, ponieważ jeśli ta jest niska, to nawet gdyby rynek był konkurencyjny, to przerzucenie tych ceł, zaabsorbowanie ich przez producenta czy dystrybutora może być po prostu kompletnie niemożliwe. Badania naukowe zostały przeprowadzone na wielu przypadkach wielu krajów, które podnosiły lub obniżały cła i one pokazują, że w większości przypadków jednak zmiany ceł absorbowane są przez marże. Dlatego powiedziałem, że prawda jest nieco bliżej prezydenta Trumpa, choć mija się on z nią w momencie, kiedy mówi, że to Chiny zapłacą cła, bo Chiny bezpośrednio niczego nie będą płacić, to jednak badania pokazują, że w większej ilości przypadków lub w większym stopniu, to właśnie w marżach absorbowane są zmiany ceł. Jedne z badań przeprowadzone na przykładzie Indonezji,
która zarówno obniżała, jak i podwyższała cła na różne produkty, pokazały wręcz, że w momencie, gdy te cła były obniżane, to faktycznie cena dla finalnego konsumenta spadała. Z drugiej strony, w momencie, gdy cła były podnoszone, było to absorbowane w marżach. Sam prezydent w jednym ze swoich tweetów powiedział, że dotychczas tylko 4 punkty procentowe z 25% ceł były przerzucone na amerykańskiego konsumenta, resztę zaś wzięła na siebie strona chińska, czyli chińscy producenci musieli obniżyć swoje ceny. Nie wiadomo, skąd wziął te liczby i czy są one poparte wiarygodnymi badaniami. Można jednak przypuszczać, że ekstrapolowanie tych wyników na bardzo zmasowaną podwyżkę tych ceł na ogromne ilości importu nie jest uprawnione, ponieważ będzie tutaj wiele przypadków, gdzie zaoferowanie dużo niższych cen, bo w momencie, kiedy podnosimy cła o 25%, to jednak ta marża musiała, ten upust ze strony chińskiego producenta musiałby być bardzo duży, żeby strona amerykańska w ogóle tego nie odczuła. No i do końca pewnie nie będzie to możliwe. Wnioski zatem są takie, że te cła zapłacą zarówno chińskie firmy w pewnym sensie, które będą zmuszone zaoferować niższe ceny, jak i strona amerykańska, gdzie powiedzmy sobie ten rachunek zostanie podzielony pomiędzy dystrybutorów, którzy zależnie od rynku będą musieli nieco ograniczyć swoje marże, a tam, gdzie nie ma dużej konkurencji produktowej, należy się spodziewać, że ceny konsumenta w pewnym stopniu też wzrosną. Wreszcie, na sam koniec, trzeba pamiętać, że koszt ekonomiczny ceł to nie tylko bezpośrednie zapłacenie ich do administracji, ale także wszelkiego rodzaju koszty pośrednie, które takie cła wywołują. I w tym przypadku możemy mówić o dwóch kosztach. Pierwszym z nich jest koszt nieoptymalnej alokacji zasobów. W momencie, kiedy mamy cła, to wiadomo, że ta produkcja zaczyna się przenosić niekoniecznie tam, gdzie jest najbardziej wydajna. Po drugie, mamy koszt niepewności. Dużo się mówi o tych rozmowach, za chwilę są one zrywane. Biznes nie wie do końca, jak planować swoją aktywność, jak inwestować. No i obydwa te koszty pośrednie sprawiają, że wzrost gospodarczy na świecie w takiej sytuacji będzie niższy, niż byłby, gdyby całej tej historii nie było.